Siema, jestem Bruty z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Jest to siódmy odcinek z kariery Błaszczykowskim. No i przed nami bardzo ważne spotkanie. Spotkanie z Podbeskidziem. Przegrać my na pewno tutaj nie możemy, ale jeżeli wygramy, no to wskoczymy na bardzo solidne miejsce, a dokładnie na miejsce 10 zamiast Wisły Kraków. Więc taki scenariusz naprawdę by mi odpowiadał, bo 10 miejsce to już jest mega dobry wynik. I coś, czego w ogóle nie oczekiwałem. No ale pozostaje nam tylko wygrać z Podbeskidziem. Jest to przeciwnik mimo wszystko przeciętny i myślę, że na spokojnie możemy z nim wygrać. Co do składu, no to tutaj raczej bez zmian. Na początku tej kariery miałem naprawdę duże nadzieje co do naszego napastnika Jarocha, ale po tej kontuzji on jest naprawdę przeciętny, jeśli chodzi o statystyki. No i odstaje mimo wszystko od reszty składu, podobnie Iwanow zresztą, więc wydaje mi się, że w następnym okienku, albo w następnym sezonie po prostu, no pomyślimy tutaj o wzmocnieniu na tej pozycji i najwyżej Jaroch będzie rezerwowym, no i pewnie podobnie z Iwanowem, jeżeli starczy pieniędzy. No co, zaczynamy, szybka symulacja. Podbeskidzie versus Warta Poznań i wygrywamy 1-0 po golu Rodriguez'a. Bardzo ważny wynik, w tym bardzo ważny mecz i 3 punkty. Także udało się i jesteśmy teraz na 10 miejscu. Uwaga, tak jest, 10 miejsce Warty Poznań. Jeżeli dalej tak pójdzie, to wskoczymy jeszcze do tej mistrzowskiej grupy. No a brakuje nam tylko 3 punktów, tak? Bo to jest chyba 8 miejsce, tak. 8 miejsce to jest grupa mistrzowska. Wypożyczenie za Creangę i właśnie ogarnąłem, że jak się negocjuje oferty, gdzie chcą wykup, to zazwyczaj oni odrzucają, ale jeżeli zlecimy tutaj na 2 lata, no to zazwyczaj nie przyjmują te oferty, więc tak też będę robić. Tutaj oferta z Jarocha, ja na razie go zostawiam, bo on mimo wszystko jest naszym podstawowym napastnikiem, więc nie ma sensu po prostu go sprzedawać. Ławniczek, czy on jest wystawiony na... Tak, jest wystawiony, no to dobra, to go sobie tutaj wypożyczymy na rok. Niech będzie na rok, zobaczymy, jeżeli będziemy jakiś duży upgrade do tej oceny, no to będzie podstawowym zawodnikiem, bo tak naprawdę nie brakuje mu dużo do podstawowego składu. Ale póki co niech idzie na rok. Właśnie tutaj kolejna oferta, tutaj dogadał wypożyczenie z tym Creangą. Czy Creangą? Nie wiem, jak czytam mołdawskie nazwiska, że kurde, wybrałem sobie państwo Mołdawia. Ławniczak na 2 lata. Może być na 2 lata, no. Lepiej tak, niż jakby miał zostać chyba. Tak to przynajmniej sobie pogra, bo... Albo nawet jak nie pogra, to widziałem, że zawodnicy się dobrze rozwijają w mojej drugiej karierze, na wypożyczeniach, więc jak najbardziej te wypożyczenia są na plus. Tutaj sobie zrobimy zmianę, wejdzie Trałka. A reszta niech zostanie. Nie, ten Kiliba ma lat? 30, okej. Okay. Dobra, reszta niech zostanie. Ja tutaj od jakiegoś półtora tygodnia, no może troszkę mniej, tygodnia jakoś, tą karierę nie grałem, nie miałem okazji jej nagrywać. No i teraz wróciłem, więc jak muszę troszkę ogarnąć, co my tutaj tak naprawdę mamy, jaką sytuację. Wkurzające jest to, że mało naszych zawodników ma twarze, ma zdjęcia i to jest irytujące, bo wiecie, sobie przeskakujemy z tych zawodników, w sensie... Oglądam sobie ich tam statystyki i tak dalej, żaden z nich nie ma twarzy prawie, że. I 2-1, co tu się dzieje? Wygrywamy 2 mecze pod rząd z Krakowem. Kraków naprawdę solidny przeciwnik, bo Probierz tutaj pokonany przez Błaszczykowskiego. I teraz Puchar ze Stalą Mielec. Oczywiście, no ja Puchar tutaj będę prawdopodobnie olewać, więc jaki mamy budżet? Pewnie coś koło 500 tysięcy, nawet mniej. Ale to nie jest problem, tak jak mówiłem, ja dopiero w następnym okienku chcę. Jasne, sucić, jasne. Ja ciebie kupiłem właśnie z myślą o tym, żebyś grał, więc nie ma problemu. Co chciałem powiedzieć? Tak jak mówiłem, te transfery dokonamy ich dopiero w następnym okienku, czyli po prostu w następnym sezonie, w lipcu albo sierpniu. O, i tutaj wypożyczenie, krótkie. Może być krótkie, dobra. Po prostu niech idzie. Ale no mówię, na pewno jeżeli nasz napastnik nie rozwinie się jakoś mega mocno do 66, no to trzeba będzie go wymienić i on pójdzie na ławkę. Albo nawet go sprzedamy, zobaczę jeszcze. No i trzeba będzie kupić właśnie kogoś w stylu 66-67.
Tutaj oferta za Lisa. Tylko pytanie, czy ja mam kogoś na liście życzeń? No mamy tego Chładuna teoretycznie, możemy go kupić. Tylko że on jest wart milion, tam było 1 300 000 niby. No a ta oferta za Lisa jest naprawdę niska, więc tego Lisa sobie zostawimy. Tym bardziej, że on overallowo jest naprawdę dobry. Wiek jak na bramkarza też nie jest jakiś duży. Więc nie ma sensu chyba go wymieniać, tym bardziej, że nie mamy pieniędzy, więc to takie ryzyko trochę. Czy ja mam go na liście transferowej, że on tak... Nie, nie mam go na liście transferowej, więc dlaczego nie chcą go tak kupić strasznie? Jakby dali mi 1 200 000, to bym się zgodził, ale nie chcę mi się negocjować, chcesz, szczerze mówiąc, bo wątpię, że dadzą tyle. Więc na razie odrzucamy te oferty. No bo nie mamy budżetu na wymianę tego bramkarza i czasu, żeby znaleźć innego, bo tamten, którego mam na liście życzeń, jest drogi mimo wszystko w porównaniu do Lisa. No i tutaj już raczej nic się nie zmieni w naszym składzie. Immobile do Barcelony. Ciekawe jakby w rzeczywistości wyglądał Immobile, bo jednak w Sevilla mu nie wyszło, w Borussii mu nie wyszło, tak naprawdę tylko w Lazio mu wychodzi. Oj, przepraszam, uderzyłem, padam o mikrofon. Więc ciekawe jakby taki Immobile sobie poradził w Barcelonie. Co prawda nie chciałbym go tam, ja jestem fanem Barcelony, więc tutaj zdecydowanie bym go tam nie chciał, bo to jest niepewny napastnik, a przyszedłby prawdopodobnie za naprawdę dużą kwotę, więc nie ma sensu w ogóle takiego zawodnika kupować moim zdaniem w rzeczywistości. Aha, to jest puchar, zapomniałem, dobra. No to zagra sobie, ile tu masz lat, Czyżycki, młody jesteś, to zagra sobie tutaj Czyżycki. Pójdzie na SP. Tutaj zagra Kupczak, on też za dużo nie gra. Tutaj Jakubowski. Tu Rybicki. Może być Grzesik. I tutaj damy szansę. Wiecie co? Szczerze, zostawmy to tak jak jest, bo po co ja mam dawać szansę jakiemuś Małkowi, on jest fatalny. Nic z niego nie będzie. Tutaj Kiełb. Mamy jakiegoś bramkarza? O, nie mamy bramkarza żadnego. Nie wypożyczyliśmy tego na bramkarza w końcu drugiego? O kurczę, to jest średnia rzecz, więc przydałoby się kupić jakiegoś bramkarza rezerwowego z listy wolnych zawodników chociażby. I uwaga, Stal Mielec, wygrywamy, Jaroch z brameczką, także dobrze, 6 strzałów, 3 okazje. Cieszy bramka Jarocha, zapomniałem go w ogóle zmienić, ale to dobrze, przynajmniej strzelił gola, może się odblokuje, zacznie strzelać więcej. A tymczasem jesteśmy na 9 miejscu i mamy tyle samo punktów co Górnik Zabrze, który znajduje się już w grupie mistrzowskiej. Więc tutaj mam nadzieję, że uda się ich przegonić. Solidny zawodnik. No naprawdę, z Nicei co prawda, kwota była zabójcza dla nas, nie stać na niego, ale ja sobie go dodam do listy życzeń, bo może jak przejdziemy do lepszego klubu, to tego zawodnika ściągniemy. No zobaczcie, to jest naprawdę dobry zawodnik, naprawdę. Zobaczmy, co tutaj tego sobie dodamy, bo tak jak mówiłem, będziemy szukać napastnika prawdopodobnie, więc go dodamy. No tutaj raczej średnio to wygląda, tych jest, skautuję. Tutaj Szałp, Mohamed Koulibaly, stary i miał sobą klauzulę, więc prawdopodobnie jest słaby. Dobra, to tych dwóch zawodników niech skautuję. A my ogarniemy sobie teraz, o tu mam jeszcze jakiś, dobra, to sobie jeszcze ogarnę. Słaby, a Jagiellonia, Pulić, zobaczymy go. Klubś to no nie nasz poziom. Oni raczej też będą słabsi. Bednarek jest za dobry, zdecydowanie. No tutaj Peckhardt. On jest podstawowym zawodnikiem Legii właściwie, ale 31 lat. Myślę, że Legia będzie mogła go wymienić niedługo, więc może będzie dobrą opcją. Zobaczymy to. Tutaj Michał Żyro. Dodamy go sobie, tutaj nie skautuję go. Beciraj, no stary, nie ma sensu raczej. Gliwa tak samo. Dobra, ogarnijmy sobie tego bramkarza, bo potrzebujemy go, bo jak jakaś kontuzja będzie spotka Lisa, no to będzie problem. Nie tutaj, tutaj pozycja bramkarz, no i sprawdźmy kto tu jest. W ogóle zauważyłem, że dużo właśnie jakichś takich Arabów jest i tak dalej. Nie wiem czemu tak jest, ale... Ale spoko, na początku zwłaszcza właśnie w tych pierwszym sezonie w wolnych zawodnikach. Dodamy sobie tutaj kilku zawodników.
Wiecie co, tego nie chcę, bo jego miałem w mojej drugiej karierze i też nie chcę sobie powtarzać i wiem jaką ma ocenę, mniej więcej. Więc zostawimy sobie go, ale na przykład taki Ortiz można go dodać. Co prawda ja tak jak mówiłem, wolałbym ze zdjęciem zawodnika, bo to zawsze jest taka niby szczegół, ale no kurczę, jakby fajniej wygląda to ten skład jak zawodnicy mają zdjęcia, nie jak po prostu mają te takie wygenerowane puste twarze. Więc no niby szczegół, ale w sumie dużo lepiej to wygląda i zresztą też nie wiem czemu FIFA po prostu nie doda jakichś zdjęć, przecież wycięcie takiego zawodnika to jest kilka minut, jak nie mniej. Więc nie rozumiem dlatego czemu FIFA po prostu nie ogarnia sobie jakichś zdjęć, no przecież naprawdę, no wycięcie takiego zawodnika to jest czasami nawet 30 sekund. Lepiej, żeby był wycięty słabo, niż żeby mieli takie, wiecie, twarze puste, jakby wiecie o co chodzi. Więc tego akurat nie rozumiem, dlaczego FIFA się za to nie weźmie u każdego zawodnika, bo to naprawdę jest mało roboty. No ale cóż. EA Sports słynie z tego, że oni o takie szczegóły nie dbają. No i to wszyscy wiemy, błędów jest pełno. Chociaż moim zdaniem karierka w tym roku jest naprawdę fajna. I no nie wiem, czy to nie jest jeden z lepszych trybów kariery. Wiadomo, te niektóre zmiany w stylu wejścia na boisko to są zmiany z FIFA 10. Po prostu powrót tej rzeczy. No ale jakby no to nadal jest duża zmiana na plus. Po prostu dobra, 2-0 wygrywamy. Jaroch znowu z bramką. Okej, fajnie. 3 spotkania pod rząd wygraliśmy. Nie pamiętam jak było wcześniej, ale na pewno 3 spotkania pod rząd wygrane. Ćwierćfinał mamy z Jagiellonią, oczywiście rezerwowy skład tutaj pójdzie, ale fajnie, że mamy ćwierćfinał. Fajnie, panie trenerze, bardzo panu dziękuję. No dobra, co to za odpowiedzi są? Wypinający występ, tylko tak dalej, załóżmy. Tutaj mamy raporty, dobra, może ktoś dobry będzie. 180 tysięcy, no to jest mało, 140 też. I tutaj 1,5 miliona. I to będzie dobry zawodnik, bo to już będzie ponad 60 overalla. Więc to mi się podoba. Tutaj oczywiście słaba wartość, więc ich nie dodaję. To jest naprawdę wysoka wartość. To może być koło 60 overalla. Szkoda, że bramkarz, albo nie szkoda, przecież my szukamy bramkarza, a właśnie trafia nam się perła po prostu, 62 overall, szkoda, że 17 lat, a nie 16, może niezbyt wysoki, ale do symulacji, no jak najbardziej dobry bramkarz, tym bardziej, że kurczę, potrzebowaliśmy rezerwowego bramkarza i idealnie trafiamy Georgia Flokę, więc tak naprawdę tamci bramkarze, których skautujemy, kompletnie nam się nie przydadzą, no bo mamy wychowanka, wychowanka z Mołdawii, szkoda, że nie Polak, ale wiecie. Ważne, że jest solidny, a przynajmniej na takiego wygląda. Mam nadzieję, że się dobrze rozwinie i może go kiedyś w przyszłości opchniemy z jakąś dużą kasę albo ściągniemy do lepszego zespołu. Wiecie, przejdziemy sobie do jakiegoś, na przykład, nie wiem, no do czego, no jakiegoś, załóżmy, Lipsku. No i tam, jak on będzie 80 overall, to ściągniemy go i tam go wyszkolimy z powrotem. Więc tutaj jak najbardziej idealnie po prostu nam się przydał. Małka wstawiłem tylko dlatego, bo po prostu oni są zmęczeni. Tak bym na niego nie stawiał. No i damy od razu szansę naszemu bramkarzowi w debiucie. Zobaczymy, może czyste konto się uda tutaj uzyskać, chociaż wątpię, bo z taką linią obrony będzie ciężko. Tak naprawdę żaden z tych zawodników no nie rozegrał prawdopodobnie nawet 10 spotkań w tym sezonie, zwłaszcza ten Małek. On prawdopodobnie debiutuje u nas w tym sezonie. No i spotkanie z Jagą, Borysiuk tutaj na SPD. Zobaczmy, 1-0 przegrywamy, także nie jest źle, to jest tylko jedna stracona bramka. Okazję mieliśmy, no ale no nie spodziewałem się tutaj z wygranej, bo z takim składem to my nie możemy o wygrane walczyć z Jagiellonią. I mamy 8 miejsce, czyli jesteśmy w grupie mistrzowskiej. Wiadomo, to jest dopiero połowa sezonu mniej więcej, no lekko po. Ale bardzo mi się to podoba, bo zaczynaliśmy mega przeciętnie, no a teraz przynajmniej mam tytuł do filmu. Także tutaj kolejny plus. George Floka dopiero co przeszedł do drużyny młodzieżowej, z młodzieżowej do seniorskiej, a już ma za sobą swój pierwszy występ. Jest młody i ma ogromny potencjał, nie zdążył jeszcze pokazać zbyt wiele, pewnie wkrótce zobaczymy więcej. No dokładnie, mam nadzieję, że on tutaj jeszcze zagrał u nas parę spotkań w tym sezonie, jeżeli będzie oczywiście taka możliwość, bo też nie chcę stawiać na niego kosztem straconych punktów, więc jeżeli trafią się jakieś takie spotkania ze słabymi zespołami, no to jak najbardziej możemy dać mu szansę. Jedną czy dwie, zobaczymy.
Peckhardt, 67 overalla. Dodamy sobie go, wiadomo, to on ma już swój wiek, ale no na takich zawodników też czasem trzeba postawić, może nie na takich jak Carlos Newman, bo to już jest przesada, ale mamy tutaj kolejnego zawodnika, Jakub Arak, Patryk Szysz, ich też sobie dodamy, oczywiście napastników potrzebujemy, pomocników raczej nie, jak będziemy potrzebować to... To ja sobie ich ogarnę. Miki van der Hart jest rezerwowy bramkarz, ale on też ma około 70 overalla, więc tutaj ciężko będzie go ściągnąć. Ale myślę, że taki van der Hart z chęcią chciałby gdzieś odejść, bo jednak jest gorszym bramkarzem od Pawłowskiego, chyba tak się nazywa ten Polak. Najbliższy mecz może być kluczowy. No wiesz co? Może i może być, na pewno zagrasz lepiej niż Małek, tym bardziej, że jesteś podstawowym obrońcą, więc na pewno zagrasz, a to się nie martw. Ale czy to jest kluczowy mecz? Może. Nie wiem, na pewno jak przegramy to będzie źle, aczkolwiek taki mecz to dużo się nie różni od innych spotkań. No i tutaj Kuzimski czy Bat? Nie no, Kuzimski, tak? No Bat to jest zawodnik na jeden sezon, ja o tym już mówiłem, że on przychodzi do nas tylko żeby zastąpić Jarocha podczas jego kontuzji, więc to o tym każdy wie. Damy szansę Trauce, na lewej Mario, tutaj Smith oczywiście i Mitrowicz z Iwanowem, tak sobie ich zamienimy, nie wiem, wiem bez różnicy, ale nie wiem, jakoś wolę mieć tego lepszego po lewej, nogę mają tą samą, w sensie lepszą, więc to bez różnicy, ale po prostu jakoś tak, no tak zrobiłem, dobra, nieważne. Takim skarbem sobie wyjdziemy na spotkanie z Zagłębiem Lubin, no i jeżeli wygramy, to wyprzedzimy Krakowie, oczywiście to będzie ciężkie spotkanie, chociaż u siebie, więc to jest plus, zobaczmy. Zagłębie Lubin, remisujemy z Zagłębiem Lubin 1-1. Wszedł Rybicki, wszedł Bat, więc Bat i tak zagrał. No, jeden punkcik to jest na pewno też dobry wynik, tym bardziej, że Zagłębie Lubin w rzeczywistości jest dużo lepszym zespołem niż Warta Poznań, a i tak wyprzedzamy Krakowie. Co prawda mają mniej spotkań, no ale wyprzedziliśmy ich, teraz nas znowu wyprzedzili. Spotkanie z Lechem Poznań, czyli derby Poznania. Ja sobie to spotkanie zagram. No a na to spotkanie wyjdziemy takim składem, jaki teraz widzicie. No także co, widzimy się już w trakcie spotkania. No i zaczynamy spotkanie derbowe, derby Poznania, Warta Poznań versus Lech Poznań. Oczywiście Lech jest liderem obecnym w Ekstraklasie. Szansę dostał Sucić, to nie jest nasz podstawowy zawodnik, ale stwierdziłem, że ja gram, więc mogę tutaj sobie pozwolić na takie zmiany, no bo w symulacji może te dwa overalla zrobią różnicę. Ale podczas gry, no to myślę, że tutaj bez różnicy, jednak wolę tego Switcha wstawać, bo jest on mega perspektywiczny i kupiliśmy go za ponad milion chyba, coś koło miliona na pewno, więc tutaj szkoda by było na niego nie stawiać. Nie wrzuca, zagranie do środka do tej Mateusza Puchacza, strzał, ale blokuje Iwanow, teraz Jaroch. Jaroch do Janickiego, Janicki, podanie do Delewa i mamy 1-0, pięknie rozegrana akcja po ważnym odbiorze Iwanowa. No i dzięki temu odbiorowi mamy gola, nie wiem na czym właśnie stanął Delew, bo stanął w powietrzu. Romańczuk, teraz Ramirez, oj, przeszedł, teraz naszych obrońców znowu z Woden za łatwo, panowie, ale udaje się, no jednak się nie udaje, tracimy znowu piłkę, Kaczarawa, o kurczę, ale zamieszanie, aj, FIFA, spalony, nie ma spalonego i to jest gol, Moder strzela bramkę, byłem pewien, że to jest spalony po głupiej stracie naszego zawodnika, tego tutaj oczywiście nie widać, no ale mamy 1-1, no i jeszcze nie wiem jaki jest wynik, ale mam nadzieję, że dobrze mi poszło. Teraz Jaroch, podanie do Sucicia, Sucić strzał, ale broni Bednarek, jeszcze dobitka i o Boże Mario, jak można nie trafić na pustą bramkę, no patrzcie to, dobry strzał Sucicia, i tutaj dobitka niecelna, kurde, metr obok bramki, dobre podanie, teraz Janicki do Jarocha, jest już w polu karnym, Jaroch zagrywa do tyłu, jednak nie zagrywa do tyłu, bo FIFA stwierdziła, że nie chce podać do tyłu, mimo że ja chciałem. Janicki, lecimy z kontrą, Janicki, pokaż się Jaroch, dobrze, może by się do Delewa, dośrodkowanie, ale prosto pod ręce Bednarka. No i co, zróbmy sobie zmiany, podniesiemy go trochę, żeby było bardziej ofensywnie. No i mamy rzut rożny. Spróbujemy zagrać to krótko. Podanie do Janickiego.
Teraz Mitrowicz, strzał, o, ale to jest ciutko w obrońce i on strzałów nie ma za dobrych, a okazję miał naprawdę dobrą, bo tutaj dużo wolnego miejsca było. Smith, a do końca regulaminowego Jakubowski, czasu gry już on jest tylko świeży, minuta. Może się rozpędzić, tam trochę podryblować, ale teraz Jaroch, kurczę, idzie do przodu. On też nie jest zbyt szybki. No i stracimy, ten Ronie nas tak kasuje. No i koniec tego spotkania, 1-1, ja jestem zadowolony, tak jak mówiłem, to jest remis, 1 punkcik z liderem tabeli, więc jak najbardziej na plus. No i Jakub Błaszczykowski, myślę, może być zadowolony ze swojej drużyny w tym sezonie, bo 8 miejsce to jest naprawdę dobry wynik. Ale tutaj, kurczę, naprawdę dobry napastnik, 1,91 wysoki, silny. Dodamy sobie go do listy życzeń. Tutaj raczej nic ciekawego, tak możemy sobie troszkę poobserwować. Frey, Fabian Frey, no to jesteś raczej za dobry na nasz skład. Tutaj raczej ich nie potrzebujemy, dobra, ja sobie na razie ich usuwam. Bo my raczej potrzebujemy napastnika bardziej, za Jarocha. Bo overallowy on jest naprawdę średnio wypada w naszym składzie. Ewentualnie zobaczymy, jak ten Marco Burki wygląda. No i tutaj jeszcze raporty. Giro. A, tamten był lepszy. Tego Pulicia możemy sobie dodać. Kruk raczej średnio wygląda. Pomocników nie potrzebujemy. Oskar Zawada, zobaczmy. Szwoch. Tutaj pozycje, które nas nie interesują. Araka oczywiście obserwujemy. Tych też. Zobaczymy sobie, jak on wygląda. Nie wiem, nie znam tego zawodnika. Znaczy, coś słyszałem, obiło mi się uszy, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jak on ma overall, więc może nam się przydać. Skrzydłowych nie potrzebujemy, aczkolwiek za Delewa może by się ktoś przydał, bo ten Delew overallowo też spada mu ten overall. Ale o tym pomyślimy oczywiście już w następnym sezonie. No a w tym odcinku to by było na tyle. Tutaj jeszcze mamy wiadomość od Sucicia, on jest zadowolony. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, a ja żegnam się z wami, siema!